5 kwietnia w suwalskim Cinema Lumière odbędzie się projekcja filmu Andrzeja Kuciły Summa. To zwycięzca festiwalu ITFA, który odbył się w listopadzie ubiegłego roku w Amsterdamie. Film zrealizowano w Maćkowej Rudzie. Jego bohaterowie to Andrzej Strumiło i młoda białoruska artystka, malarka Maria. Idylliczne miejsce, dom otoczony wiekowym drzewostanem, zakolem czarnej hańczy i surową przyrodą i dwa równoległe światy dwojga artystów. Leciwego profesora Andrzeja Strumiło, rozmiłowanego w malarstwie i arabskich koniach oraz młodej białoruskiej malarki wyrwanej z szarego blokowiska na przedmieściach Mińska, spragnionej odkrywania tajemnic życia. Dla profesora wizyta Marii jest wytchnieniem od samotnej egzystencji, dla dziewczyny zaś odskocznią od miejskiej rzeczywistości. Zetknięcie dwóch światów i dwóch postaci stojących na zupełnie różnych krańcach życia. Co z tego wyniknie? Przed projekcją o 15:30 spotkanie z Andrzejem Strumiło i reżyserem filmu. Wstęp jest wolny i z pewnością warto zarówno w spotkaniu, jak i w projekcji uczestniczyć.